Witam dzisiaj o poranku. Zobacz, gdzie po 30 latach wraca Hossa. To jest temat przewodni tego wpisu na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Zobacz, gdzie po 30 latach wraca Hossa. Naprawdę warto poświęcić czas i uwagę niezwykle interesującemu rynkowi, gdzie po 30 latach wraca Hossa, gdzie mamy do czynienia z tendencją wzrostową, która może wkrótce zaimponować całemu światu. Ale w pierwszej kolejności zobaczmy, jakie są dane makroekonomiczne, które czynniki wpływają tak naprawdę na tendencję zwaną Hossą. W pierwszej kolejności widzimy, jak japoński import wyraźnie spada i jest pierwszy raz na wartości ujemnej od 2021 roku. Być może jest to zjawisko związane z siłą albo słabością jena japońskiego, no ale warto być świadomym, że japońska gospodarka, która jest generalnie nastawiona na eksport, tutaj zaczyna generować dodatkowe przychody. Inwestorzy także oczekują, że długoterminowa inflacja w końcu się pojawi w Japonii, że Japończycy będą w stanie zapanować nad deflacją i ta deflacja generalnie zakończy się, więc w tym wypadku japońskiej gospodarki procesy inflacyjne, które trwają na całym świecie, mogą być zbawienne i mogą korzystnie wpływać na to, co się dzieje w japońskich przedsiębiorstwach, więc być może jeden z kluczowych tematów, które nasuwają nam odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy do czynienia z tendencją wzrostową na giełdach papierów wartościowych w Japonii, kryje się w tym, że oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych czy też przedsiębiorstw tutaj wyraźnie rosną. Co jest bardzo interesujące, kapitały zagraniczne napływają do japońskich aktywów. Przede wszystkim mamy tendencję do tego, żeby inwestorzy kupowali od paru tygodni, paru miesięcy japońskie obligacje. Te kapitały pojawiają się w bardzo dużej ilości i ten opór w okolicach 0,5% na rentowności japońskich obligacji wygląda na to, że będzie trudny do sforsowania ze względu na to, że jest on już niezwykle atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych i to oni kupują teraz japońskie obligacje i będą wspierały także działania Banku Japonii, który nie zamierza poddać się przy tej bandzie na poziomie 0,5% na rentowności japońskich dziesiątek. Dlatego też japoński bank, który ma sprzymierzeńców, może odetchnąć z ulgą. I co jest także bardzo istotne, mamy do czynienia z bardzo wyraźnym napływem inwestorów zagranicznych do japońskich akcji. Na tym następnym wykresie widzimy, że inwestorzy zagraniczni przystąpili do gremialnego kupowania japońskich akcji i to jest jeden z tych powodów, dlaczego, jak widzimy na przestrzeni ostatnich dni i tygodni, japońskie akcje zaczynają odbiegać w swoim zachowaniu od innych ważnych rynków w Europie czy też w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza od 1 maja widzimy, że ta rozbieżność staje się coraz większa. Indeksy w Japonii oddalają się względem wyników od tych, które widzimy na Wall Street czy też w Europie. No i pytanie jest, czy to będzie oznaczało, że ta Hossa w Japonii dopiero się rozkręca. A jak widzimy, jesteśmy na poziomach najwyższych od 30 lat. Do maksimów wszechczasów brakuje nam jeszcze 25%. Natomiast dzisiejsza sesja, która trwa, przynosi nam kolejną falę wzrostową. Mamy następne bardzo dobre zachowanie. Widzimy, jak bardzo na przestrzeni ostatnich dni tendencja wzrostowa akcji w Japonii jest widoczna. Moje pytanie jest takie, czy to przeniesie się na zachowanie innych parkietów z tych gospodarek najbardziej rozwiniętych G7, ponieważ jeżeli ten optymizm się faktycznie przeleje, może być to sygnał, że te niezwykle optymistyczne wskazania, ponieważ Hossa zawiera w sobie optymizm,
przeleją się także na rynki inne, zwłaszcza na Wall Street czy też do Europy. Na chwilę obecną widzimy, że mamy następną pozytywną sesję na giełdzie w Tokio. Hossa doprowadza do tego, że jesteśmy na wskaźniku Nikkei 2025 na tym indeksie giełdowym w momencie atakowania maksimów, które były 2 lata temu ustanowione, natomiast szerszy rynek już wychodzi na swoje nowe 30-letnie maksima. I jeżeli się okaże, że na wykresie tygodniowym kończymy notowania, a to się stanie jutro, na tych nowych 30-letnich maksimach, to wykres tygodniowy będzie jednoznacznie zachęcał do tego, żeby spróbować już realnie myśleć o tym i rozważać atak na maksima wszechczasów, tak żeby te akcje japońskie znowu były liderami tendencji wzrostowej przy kolejnej fazie tendencji wzrostowej, ponieważ no teraz dla rynku będzie niezwykle istotne, żeby ostatecznie pokonać na indeksie Nikkei 2225 te maksima sprzed 2 lat, a jeżeli tak się stanie, będziemy wtedy świadkami rozpoczęcia następnej fazy Hossy na giełdzie w Japonii, a to może być bardzo interesujące dla szerokiego rynku, ponieważ będzie oddalało perspektywy spadkowe na innych indeksach giełdowych i przybliżało perspektywy wzrostowe, więc moim zdaniem warto wiedzieć, gdzie po 30 latach wraca Hossa i że jest to jeden z najważniejszych rynków finansowych na całym świecie. Widzimy, jaka jest duża rozbieżność w zachowaniu japońskiego parkietu i parkietu w Hongkongu, czyli ta giełda w Hongkongu wyraźnie odstaje i tutaj ten popyt zagraniczny nie jest dobrze widoczny. Tutaj Hongkong i Chiny mają swoje własne problemy, które nie pozwalają teraz na tą hossę tendencję wzrostową. Natomiast no, dzisiejsza sesja jest tylko takim lekkim optymizmem, że uda się zanegować wcześniejsze sesje o charakterze spadkowym, natomiast konsolidacja cały czas jest bardzo dobrze widoczna. Moim zdaniem to, co się wczoraj wydarzyło na Wall Street, będzie sprzyjało jednak popytowi na ryzyko. Część inwestorów zakładała, że będą spadki, a tutaj wczorajsza sesja przyniosła nam wzrosty. Wczoraj o poranku mówiłem Państwu, że dla mnie wczorajsza sesja na Wall Street będzie była testem sentymentu. Okazało się, że ten sentyment sprzyja popytowi na ryzyko. Indeksy giełdowe chcą rosnąć, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ataków na ostatnie maksima i że tendencja wzrostowa będzie obserwowana. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnych materiałów, które są podlinkowane w opisie i w komentarzu, poświęcone w pierwszej kolejności dostępnej w ofercie XTB akcjach ułamkowych, które pozwalają bardzo dobrze zarządzać ryzykiem nawet przy tych najmniejszych kapitałach. Warto zwrócić na to uwagę. Oferta akcji ułamkowych jest naprawdę bardzo korzystna dla tych, którzy nie mają jakichś dużych kapitałów. I oczywiście temat, który jest niezwykle interesujący, o giełdzie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dyskontowaniem inflacji oraz kryzysu zadłużenia. Ten problem kryzysu zadłużenia będzie nabrzmiewał na początku czerwca, będzie szczególnie istotny, dlatego warto się zaznajomić, jak profesjonaliści, uczestnicy rynku, którzy mają większe doświadczenie, widzą, co się może wydarzyć w sytuacji, kiedy ten temat zacznie naprawdę nabrzmiewać i będzie rozgrywany przez rynki finansowe. Ale wracając do tematu, warto zwrócić uwagę, że dzisiejsze dane makroekonomiczne mogą mieć znaczenie, a przede wszystkim moim zdaniem rynek będzie się koncentrować na tych najświeższych danych, czyli majowych danych o wskaźniku Fed Philadelphia, ale najciekawsze będą dane dotyczące wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę, który jeżeli będzie dalej spadał, będzie oznaczał negatywne zjawiska w gospodarce, a jeżeli to wszystko będzie wzmocnione negatywnymi sygnałami płynącymi z joblessów, to w takiej sytuacji giełda papierów wartościowych może zareagować i moim zdaniem zobaczymy, będziemy także testować, jaka jest odporność na negatywne informacje. W poprzednim tygodniu joblessy wybiły się nad kluczowy poziom 250 tysięcy. Jeżeli dzisiaj się utrzymały nad tym poziomem,
to moim zdaniem joblessy będą jednak wskazywały, że rozwija się negatywna tendencja w amerykańskiej gospodarce, co rynki finansowe będą musiały zdyskontować. Wczorajsza sesja była także dobra dla indeksów giełdowych w Europie. Jesteśmy bardzo blisko, by wybić się nad maksima konsolidacji, która od miesięcy jest widoczna i budowana tutaj na wykresie. Zbliżamy się do zakończenia tworzenia świecy tygodniowej na indeksie DAX, więc teraz każde zamknięcie, każde oddalenie w górę od poziomu 16 tysięcy punktów będzie także tutaj w Niemczech zachęcało do rozważania temat ataku na maksima wszechczasów. Dlatego też moim zdaniem dzisiejsza sesja będzie szczególnie istotna dla giełdy niemieckiej. I jeżeli się okaże, że giełda w Niemczech chce rosnąć, to jeden z kolejnych materiałów, które będzie na kanale, będzie poświęcony właśnie giełdzie w Niemczech, która będzie szykowała się do ataku na maksima wszechczasów. Amerykańskie obligacje w pierwszej kolejności przed informacjami o kryzysie zadłużenia tracą na wartości, moim zdaniem. To jest główny czynnik, który powoduje teraz wzrost rentowności i umocnienie amerykańskiego dolara. Kryzys zadłużenia jest tym tematem, który teraz powoduje umocnienie amerykańskiego dolara. Widzimy także atak pary dolar do jena na ten swój opór w rejonie 137. Warto pamiętać o tym, że jest tam średnia 200 sesyjna i ma ona duże znaczenie, więc przejście poziomu tych ostatnich maksimów będzie oznaczało, że jen ma ochotę na kolejną falę osłabienia. A podobne zjawisko widzimy na parze euro do funta brytyjskiego, ponieważ w rejonie minimów sprzed tygodnia mamy średnią 200 sesyjną na wykresie tygodniowym. Więc złamanie tego poziomu będzie oznaczało, że funt brytyjski także zaczyna się ruszać, wybijać się z półrocznego okresu konsolidacji i przed nami bardzo prawdopodobnie, że będziemy świadkami jakiegoś mocniejszego, dłuższego okresu umocnienia funta brytyjskiego, ale od tego zależy, ale od przejścia tego wsparcia zależy ta siła albo słabość funta brytyjskiego. Widzimy także, że jesteśmy bardzo blisko osi horyzontu cenowego, który od bardzo wielu lat jest tworzony teraz na wykresie euro do funta brytyjskiego. Mamy cały czas utrzymywanie się ceny złota poniżej 2000 dolarów, a to moim zdaniem sprzyja tendencji spadkowej do technicznej wyprzedaży, ponieważ inwestorzy widzą także, że nie udaje się trzeci atak na maksima wszechczasów. Zachowanie amerykańskiego dolara i obligacji sprzyja tendencjom spadkowym. Mamy także podobne zachowanie ceny srebra, gdzie odbicie od górnego ograniczenia dwuletniego rocznego kanału wzrostowego staje się faktem. Teraz, jeżeli wrócimy jeszcze poniżej przebitej wcześniej linii trendu spadkowego, będzie to dodatkowy negatywny sygnał. Mamy od wczoraj odbicie na cenie miedzi oraz odbicie bardzo podobne na cenie ropy naftowej i to daje ten, to jest, są te posiłki, które sprzyjają popytowi na ryzyko na indeksach giełdowych. Więc jeżeli dzisiaj miedź i ropa naftowa będą kontynuowały tendencję wzrostową, to popyt na ryzyko, który się pojawił wczoraj na giełdach na całym świecie, może mieć wsparcie i może być kontynuowane. I dodatkowo, jeżeli Bitcoin spróbuje jakiegoś większego ruchu w górę, będzie przekraczał poziomy 27,5 tysiąca dolarów, a na już najlepiej 28 tysięcy dolarów, to także część inwestorów, którzy posiłkują się wskazaniami Bitcoina, który dla części inwestorów jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę na giełdach papierów wartościowych, także mogą uznać, że spada ryzyko do tego, by utrzymywać długie pozycje na indeksach giełdowych. Dlatego też radzę i sygnalizuję obserwację Bitcoina, który bardzo często generuje wcześniej sygnały tego, jak zachowają się indeksy giełdowe i w ogóle generalnie rynek ryzyka na całym świecie. Polskie papiery zobaczymy i polska waluta zobaczymy, czy wejdzie w korektę przeciwko krajowej walucie z powodu zachowania amerykańskiego dolara na eurodolarze. Na chwilę obecną powstają pierwsze sygnały, że taka korekta może mieć miejsce, ale jak widzimy relatywną siłę krajowego złotego, to jesteśmy cały czas pod wrażeniem. Polskie obligacje tutaj na razie cały czas niewiele się dzieje. Dopiero przejście poziomu 6% na rentowności powoli zmieni lekko nastawienie w krótkim terminie na te papiery. Na razie cały czas nastawiam się na umocnienie papierów, czyli na spadek rentowności,
a warszawska giełda papierów wartościowych może mieć dzisiaj paliwo do tego, żeby znowu zaatakować maksima tegoroczne, ponieważ indeksy giełdowe rosną, indeksy giełdowe sprzyjają popytowi na ryzyko. Wczorajsza sesja na Wall Street nie była zdyskontowana przez giełdę w Warszawie. Mamy presję na ryzyko na szerokim rynku. Analiza międzyrynkowa wskazuje, że popyt na ryzyko powinien także atakować warszawską giełdę papierów wartościowych, ale moim zdaniem te scenariusze są faworyzowane do czasu utrzymania nad poziomem 1900 punktów. Na chwilę obecną zakładam, że jest jednak większa szansa niż 50% na to, że ataki na maksima tegoroczne będą miały miejsce i że je pokonamy. Jak będzie, zobaczymy. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, o akcjach ułamkowych, które są dostępne w XTB i o giełdach w obliczu inflacji, kryzysu zadłużenia. Co to znaczy, na co należy zwrócić uwagę i jak potencjalnie można to wykorzystać, żeby zmniejszyć ryzyko naszych inwestycji i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego uważasz, i pozdrawiam. Że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.